pierwszy festiwal młodych twórców w Krakowie. Będziecie mogli poznać artystów z dziedziny muzyki, plastyki, literatury czy filmu, a my w Radiu Pryzmat postaramy się przedstawić ich sylwetki i dzieła w wywiadach. To wszystko będziecie mogli usłyszeć w audycji Twórcza Szuflada w piątki o godzinie 20. Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Twórcza szuflada. Druga z kolei twórcza szuflada właśnie rozpoczyna się na antenie Radia Pryzmat. Cześć, z tej strony Karolina Zuber. Zapraszam serdecznie na audycję związaną z Festiwalem Młodych Twórców. Tak jak wspomniałam, to już druga odsłona tego programu. Tydzień temu poruszyliśmy temat sztuk plastycznych. Pani Anna Kurcap, organizatorka z ramienia referatu do spraw młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, wprowadziła nas w temat całego festiwalu. Z kolei dr Michał Sroka z Akademii Sztuk Pięknych wprowadził nas w specyfikę tego obszaru sztuki. Mieliśmy również okazję usłyszeć troje uczestników. Byli to Jolanta Gryglicka, Kasper Jakubiec i Jakub Woźnica. Opowiedzieli oni o tym, czym się zajmują w kontekście artystycznym, więc wspomnieliśmy o fotografii analogowej i cyfrowej, grafice, malarstwie czy rysunku. Z kolei dzisiaj przechodzimy w obszary audiowizualne, ponieważ czas na kolejną kategorię Festiwalu Młodych Twórców, którą jest film. Właśnie z tego powodu miałam ogromną przyjemność porozmawiać z panią Magdaleną Urbańską, filmoznawczynią, która pełniła rolę konsultantki w tej filmowej kategorii. Przez najbliższą godzinę usłyszymy kilka słów na temat sztuki filmowej, na temat osobistych doświadczeń mojego gościa w tym obszarze sztuki, a także swoiste podsumowanie konsultacji i pracy z młodzieżą, która nadesłała te prace audiowizualne. Pojawi się również krótka rozmowa z jedną uczestniczką, Zuzanną Ciosmak, która filmem zajęła się już na poważnie. Jednak każda audycja rości sobie to prawo do muzyki, dlatego dzisiaj usłyszymy utwory, które są ze mną od wielu lat działalności w Radiu Pryzmat. Są to moje ulubione piosenki, więc mam nadzieję, że Wam również przypadną do gustu. Na początek nie może być inaczej, zaśpiewa jak zawsze zespół Manhattan w utworze Dreams. Your eyes are light.
Skoro Dreams zespołu Manhattan wybrzmiało na antenie Radia Pryzmat, to znak, że czas rozpocząć główny temat audycji. Tak jak wspomniałam, moim gościem podczas tej godziny jest Magdalena Urbańska, która opowiedziała o zawodzie filmoznawców, o swoich własnych doświadczeniach zawodowych, a także o młodych twórcach, którzy zgłosili swoje prace audiowizualne na Festiwalu Młodych Twórców. Pierwsza część wywiadu, którą już za chwilę usłyszymy, mówi ogólnie o filmoznawstwie, o sztuce filmowej, o doświadczeniach związanych z filmem. Pozwolę sobie zaznaczyć, że pani Magdalena Urbańska w bardzo inspirujący sposób wypowiada się o swojej profesji, dlatego mam nadzieję, że te następne kilka minut wywiadu umili wam czas i zwróci waszą uwagę na ten fascynujący świat sztuki filmowej. Zapraszam do wysłuchania. Nazywam się Magdalena Urbańska, z zawodu jestem filmoznawczynią. Współpracuję z szeregiem instytucji kultury w Krakowie, zajmując się organizacją wydarzeń, a także kwestią organizacji promocji, w tym materiałów audiowizualnych, przez co zdarza mi się bardzo często współpracować w zakresie filmu. To od razu podchwycę tę współpracę właśnie. Jakie instytucje może Pani nazwać takimi wiodącymi? Jak ta współpraca się z nimi układa? Zależy w jakim zakresie wiodącymi. Instytucji Kultury w Krakowie jako mieście, które tutaj z chęcią nazywa się kulturalną stolicą kraju, jest sporo. Rzeczywiście ta współpraca przebiega na wielu różnych poziomach. Jak wiemy, instytucje kultury zajmują się i wydarzeniami artystycznymi, i edukacyjnymi. W czasach dzisiejszych, kiedy bardzo wiele działań przeniosło się do internetu, w naturalny sposób też materiały audiowizualne, filmy, przeniesienie narracji edukacyjnej i artystycznej, którą prowadzą instytucje kultury, przeniosło się do sieci. Z tego tytułu trochę inna forma komunikacji z odbiorcą jest obecnie wymagana. Trudno powiedzieć tutaj, która z instytucji jest wiodąca. Tak jak mówiłam, każda ma trochę inny charakter. Są to w zakresie instytucji kultury mieszczą się i domy kultury, ale i teatry, biblioteki, instytucje ogólnie zajmujące się szeroko rozumianą edukacją i sztuką. Więc myślę, że to tak pytanie jest dość trudne, żeby jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Tak jak mówię, spojrzenie na kulturę daje możliwość zaprezentowania odbiorcom sztuki w różnorodnej formie. Ta forma bardzo często przybiera kształt wizualny, audiowizualny, stąd tutaj takie spojrzenie filmowe czy osoby mającej doświadczenie w tym zakresie także bardzo często jest przydatne i instytucje, z którymi współpracuję, bardzo często także z tego korzystają. Jak rozumiem, ta współpraca nie uległa osłabieniu podczas tych pandemicznych sytuacji. Czy ma Pani wrażenie, że organizacja pewnych wydarzeń, które przeniosły się teraz do sieci, wymaga większej pracy, większego nakładu czasu? Na pewno jest ona inna. Myślę, że wszyscy tutaj próbujemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ja bardzo długo współpracowałam produkcyjnie, wykonując na przykład wydarzenia. W momencie, w którym te wydarzenia przenoszą się do sieci, trochę uczymy się nowych obowiązków. To znaczy próbujemy, nawet osoby bardzo doświadczone technicznie, borykają się z nowymi wyzwaniami, także technicznymi, merytorycznymi. Zastanawiamy się, w jaki sposób odbiorcom najlepiej przedstawić wydarzenia. Na przykład, jeżeli mówimy tutaj o teatrze, to oczywiście pokazanie przedstawienia w internecie stanowi zupełnie osobną, można powiedzieć, dziedzinę kultury. Bliżej jest, wydawałoby się produkcyjnie w tym wypadku, do filmu. Więc na pewno te wyzwania są coraz szersze, są nowe. Może dlatego też, że uczymy się tego, zajmuje to nieco więcej czasu. Też nie cała kadra jest wyszkolona, uczymy się, nabywamy nowe umiejętności. Myślę, że tutaj potrzeba chwilę czasu, żeby się dotrzeć, nawet taki zakres techniczny wymaga jakby takiego rozpoznania, może nawet zwiększenia kooperacji z osobami, które do tej pory, nieładnie powiem, ale można powiedzieć, że znajdowały się na marginesie takiej współpracy, w tym momencie przyjmują rolę wiodącą. Bardzo często dyrektor, czy artystyczny, czy osoba, która wymyśla, kreuje kształt takiego wydarzenia, nie do końca ma obeznanie i nie musi go mieć, jak takie wydarzenie przedstawić w formie technicznej. W tym momencie ten aspekt internetowy, tych zwiększonych nakładów materiałów audiowizualnych wymaga jakby
zatrudnienia czy przeszkolenia w zakresie nowych umiejętności nowej ilości osób. Więc na pewno jest to bardziej czasochłonne, ale czy tak musi pozostać, czy to jest kwestia wdrażania się w nasz nowy system działania, to trochę jest taka zagadka przyszłości i odpowiedź na to pytanie zapewne dopiero rozwikła się w najbliższym czasie. Na pewno na przyszłość te umiejętności zostaną, więc będziemy o tyle bogatsi i obeznani w różnych takich trudnych sytuacjach. Z tego, co Pani już tutaj nam opowiedziała, dużo czasu poświęca Pani organizacji rozmaitych wydarzeń, a co jeszcze można by było wymienić w takich głównych obowiązkach, zajęciach filmoznawców? Czym się takie osoby w tym zawodzie zajmują? Bardzo często filmoznawcy mają też okazję prowadzić rozmowy z ludźmi dotyczące filmu, więc jest to taki szereg zadań, można powiedzieć, konsultacyjnych, ale i reprezentatywnych, czyli w obecnym czasie, jak wiadomo, film jest bardzo popularnym medium i właściwie osoby, które są reprezentatywne jako na przykład prowadzący różnego rodzaju wydarzenia, nie muszą mieć wiedzy dotyczącą filmu. Tutaj filmoznawcy, mam wrażenie, bardzo często łączą taką funkcję. Jest to oczywiście też pisanie o filmie. Bardzo wiele osób, które ma wykształcenie w tym kierunku, pracuje w promocji, bo pewien sposób krytyki filmowej nauczył nas, czy była możliwość nabycia pewnego rodzaju języka, którym kreuje się opisy, w którym tworzy się materiały, w którym przedstawia się widzom także pod kątem krytycznym to, co będą mieli okazję zobaczyć. Myślę, że tutaj to wykształcenie, jak Pani wspomina, jest jakby takim nabyciem pewnego rodzaju szerokich umiejętności, umiejętności krytycznego oglądu oczywiście filmu, ale też bardzo często dzięki temu krytycznego oglądu rzeczywistości, umiejętności analizy, interpretacji, ogólnie można powiedzieć dzieła sztuki, nie tylko samego filmu, więc to są to takie kompetencje, które mogą być szeroko wykorzystywane i z tego, co współpracuję z licznymi instytucjami kultury, widzę, że są wykorzystywane, bardzo często na różnych stanowiskach zdarza mi się spotkać osoby, które właśnie mówią, że mają wykształcenie filmoznawcze, pracują, czy też może uczciwiej będzie na rynku, jak to teraz wygląda, powiedzieć, dorabiają sobie jako krytycy, jako dziennikarze, jako prowadzący spotkania w zakresie filmu, a nierzadko także wykładowcy i na uniwersytetach, szkołach prywatnych i w szeregu różnych rodzajów kursów, które coraz częściej dotyczą także filmu jako takiej dziedziny niezwykle popularnej w zakresie i trochę naukowej i można powiedzieć popkulturowej. Biorąc pod uwagę te wszystkie zajęcia, które należą do życia, sposobu pracy filmoznawców, jakie cechy powinny posiadać osoby, które się tym fachem zajmują? Trudne pytanie. Myślę, że dwie takie rzeczy, które dla mnie wydają się najważniejsze, jest to giętkość języka. To jest na pewno taka ważna cecha, czyli umiejętność rozmowy, opisu, kreowania odpowiedniego języka dla swoich wrażeń, interpretacji tego, jak widzimy rzeczywistość, jak możemy opisać film. Więc ten język tutaj jest taką najważniejszą formułą naszego kontaktu. Drugą taką cechą to byłaby taka otwartość. To właśnie szerokie spojrzenie na różnorodne źródła, różnorodne dziedziny filmu. Jak wiemy, jeżeli mówimy o filmie, to jest tak szerokie zagadnienie, że właściwie widać to także było przy okazji festiwalu. W zakresie filmu mieścimy i filmy promocyjne, i fabuły, i wideoklipy, jak coraz częściej to forma, której podejmują się młodzi ludzie. Więc taka otwartość, umiejętność spojrzenia pod kątem danej formuły, dopasowania do tego umiejętności interpretacji, danych środków wyrazu, uwag, pewnego krytycznego spojrzenia jest także bardzo ważną cechą. Właściwie mam wrażenie, że taką nieodzowną dla osoby, która zajmuje się filmem, która nie może patrzeć wąsko, nie może ograniczać się do jakby wystudiowanych środków czy pewnych narzędzi, które uważa, że są jedne, jedyne właściwe, bo w przypadku filmu takich po prostu nie ma. Jak to było w Pani przypadku, to spotkanie z filmem, w jaki sposób się odbyło, ponieważ jest Pani absolwentką teatrologii i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybór takich studiów był jakimś takim chwilowym grymasem, spontanicznym wyborem, czy to już było jakoś tak uzasadnione, ugruntowane i tak Pani planowała zdecydowanie dużo wcześniej?
Ja akurat planowałam zdecydowanie wcześniej, od wielu lat, właściwie od początków, można powiedzieć, takich czasów licealnych. Interesował mnie teatr, interesował mnie film. Teatr ma to do siebie, że żeby być obeznanym w tym, co się dzieje w kraju, w zakresie sceny teatralnej, trzeba podróżować, trzeba jeździć, trzeba oglądać. W dzisiejszej dobie czasów internetowych oczywiście spektakle przeniosły się do sieci, możemy śledzić to, co dzieje się na polskiej scenie online. Na pewno nie jest to to samo, nie jest to to samo wrażenie, które możemy mieć, obcując z prawdziwym teatrem, który odbywa się tylko i wyłącznie na żywo. Więc w czasach właśnie wcześniejszych, przed uniwersytetem, przed studiami, bardzo dużo zajmowałam się teatrem, jeździłam, oglądałam, poszerzałam swoje horyzonty, czuję, że to było takie dla mnie odkrycie nowego świata i w ślad za tym wybrałam studia. Przez 5 lat studiowałam teatrologię, jakby wchodząc coraz głębiej w zakres tego teatru, współpracując z teatrami, podejmując także już pracę zawodową w teatrach. Natomiast film towarzyszył mi od zawsze. Był taką drugą odnogą, którą śledziłam z równie wielkim zaaferowaniem. I jeżeli chodzi o uniwersytet, tutaj pewne takie spojrzenie w teatrze było dla mnie zawodowe, w filmie było trochę naukowe. Coraz więcej rzeczy interesowało mnie pod tym kątem, takim naukowym, analizy, w szczególności kino polskie, którym zajęłam się już na studiach doktoranckich. I jakoś tak w naturalny sposób ta moja zawodowa droga połączyła te dwie dziedziny, coraz więcej z powodów, które wspomniałam, bo i film jest dużo bardziej popularną dziedziną kultury. Oscyluję wokół filmu. Myślę, że udaje mi się tak troszeczkę rozdzielić jeszcze tą taką działalność naukową, śledzenie filmu, krytyczną i publicystyczną w zakresie filmu, którą się także zajmuję, a z drugiej strony produkcyjną, wykonawczą, czyli taka, która obejmuje pracę po prostu zawodową. I wydaje mi się, że jedno jest świetnym uzupełnieniem drugiego. To znaczy naukowa praca wymaga ciągłego poszerzania horyzontów, bycia na bieżąco z nowymi nurtami, z nowymi diagnozami, z tym, co się dzieje, oglądania bardzo dużo filmów, ale spotykania się z ludźmi, rozmawiania, ale także takiej pracy indywidualnej, czyli poszerzania własnych horyzontów, wysnuwania pewnego rodzaju interpretacji, przekazywania też oczywiście swojej wiedzy. I myślę, że taka praca nad sobą bardzo ułatwia potem pracę zawodową, czyli większy zasób wiedzy, większy rodzaj otwartości, posiadana informacje i zdobyta wiedza na pewno uzupełniają to, żeby później pracować na wielu różnych polach, które w jakiś sposób, tak jak wspominaliśmy tutaj, łączą się z filmem. Wspomniała Pani o tym, że filmoznawcy muszą mieć ten ogląd krytyczny na sztukę filmową, a jednak film w zdecydowanej większości społeczeństwa, myślę, kojarzy się z rozrywką, z czasem wolnym. Czy filmoznawcy mają taką rozrywkę, czy jednak z tymi nawykami zawodowymi się nie da rozstać i nawet w tym czasie wolnym to spojrzenie na film pozostaje takie stricte zawodowe? Myślę, że przewrotnie powiem, że takie krytyczne spojrzenie może być także rozrywką. I myślę, że to jest taka największa zmiana w momencie, w którym ktoś zajmuje się naukowo i zawodowo filmem, że równie wielką przyjemność, tak zwane takie guilty pleasure, można powiedzieć, oglądanie, coś dla czystej przyjemności, w pewnym momencie staje się to także takie oglądanie krytyczne. Więc niekoniecznie trzeba dzielić te dwie sfery. Ja wiem, że tutaj, zwłaszcza dla wielu studentów, to jest taki podział, że to oglądamy dla przyjemności, a tu kolejny egzamin, trzeba obejrzeć jeszcze jakąś rzeszę filmu, które są naszym, można powiedzieć, wręcz przykrym obowiązkiem. Ja w sobie takiego podziału nie widzę, więc równie wielką przyjemność sprawia mi oglądanie takie zawodowe, można powiedzieć, czy pod kątem tego, że muszę coś na jakiś temat napisać, w jakiś sposób krytycznie zanalizować. Natomiast rzeczywiście czasami trudno wyłączyć w sobie takie narzędzia krytyczne, które w czasie odbioru uruchamiają się, można powiedzieć, automatycznie, że w głowie kreuje się jakaś taka wizja, co na ten temat powinno się napisać, w jaki sposób to sformułować, czy na pewno moje spojrzenie jest zgodne z intencjami twórcy, na ile jest obiektywne i tak dalej. To są takie mechanizmy, które uruchamiają się z automatu. Natomiast nie musi to być nic złego, nie musi to zaprzeczać przyjemności, która płynie z takiego czystego odbioru filmu, bo tak jak Pani wspomniała, oczywiście film ma przede wszystkim charakter rozrywkowy i pełni taką funkcję eskapistyczną, takiego
takiego odejścia, ucieczki od takiego realnego świata. Oczywiście sprawia dużo przyjemności. Natomiast taka czysta rozrywka, ja stoję na takim stanowisku, że także posiada jakby takie zaplecze interpretacyjne, tak samo dużo mówi o naszym współczesnym świecie, tak samo można głęboko analizować filmy, które wydawałoby się, że nie nadają się jako przedmiot badań naukowych. Uważam, że już ładnych kilka lat, a nawet kilka dekad temu takie rozróżnienie zostało zniwelowane. I nawet komedie, nawet seriale, które wydawałoby się, że nie mają tego drugiego, takiego ambitniejszego piętra dla odbiorców, mogą być w równie ambitny sposób interpretowane i krytycznie oglądane. Po tych słowach wprowadzenia do tematu filmu wiemy już, czym filmoznawcy się zajmują, jakie są pożądane cechy człowieka, który zajmuje się zawodowo filmem. Usłyszeliśmy również, jak ta przygoda związana z tą dziedziną sztuki rozpoczęła się w przypadku naszego gościa, pani Magdaleny Urbańskiej. A z racji tego, że jest ona doktorantką i tworzy swoją pracę naukową właśnie w dziedzinie filmu, zwłaszcza tego filmu polskiego, historycznego, będziemy mieli okazję usłyszeć nieco więcej szczegółów na temat realizacji tej pracy doktorskiej. Na tę część rozmowy z Magdaleną Urbańską zapraszam zaraz po następnym utworze. Zaśpiewa dla nas francuski muzyk Jack. A będzie to kolejny utwór z listy tych moich ulubionych piosenek, czyli Roses. Słuchamy.
Przed piosenką Roses w wykonaniu Jacka zapewniałam, że usłyszymy nieco więcej na temat pracy naukowej w dziedzinie filmu, więc bez przedłużania zapraszam na kolejną część rozmowy z Magdaleną Urbańską. Czy mogłaby nam Pani przybliżyć temat, który Pani realizuje w ramach doktoratu? Ja zajmuję się kinem narodowym, polskim kinem. Na warsztat wzięłam to, co interesuje mnie, w szczególności ze względu na to, że jest ważne po prostu. To jest kino o historii, które właściwie przez ostatnią dekadę czy półtorej dekady mówi się o nim coraz więcej i ma coraz większe znaczenie, także polityczne, krótko mówiąc. I to jest ten związek, ten temat, który interesuje mnie w pracy naukowej, czyli jak polityka historyczna osadza się we współczesnym polskim kinie. Co filmy o historii mówią o naszym współczesnym świecie i na ile polityka kreuje te obrazy historii, na ile te obrazy historii w filmie kreują politykę. Takie sprzężenie zwrotne pomiędzy takim politologicznym, można powiedzieć, spojrzeniem, a filmoznawczym, bo właściwie można wymienić kilka lat temu kilka, obecnie myślę dziesiątki tytułów, które już w prasie z działu kultura przeszły do działu społeczeństwo. Takie filmy jak Ida, takie filmy jak Pokłosie, nawet filmy o żołnierzach wyklętych, o których tak głośno w ostatnich latach, kreują pewny wizerunek nie tylko filmu, ale także naszej historii, a jednocześnie mówią bardzo dużo o naszych dzisiejszych czasach, właściwie nie o czasach wojennych, ale czasach tu i teraz. Nasze podzielone społeczeństwo, którego jakby nie da się takiej diagnozy politycznej uciec, w ten sam sposób odbiera te filmy. Czyli film podoba nam się nie tylko dlatego, że jest dobry lub zły, że w taki lub inny sposób pokazuje historię, ale także dlatego, że ma taki lub inny wydźwięk polityczny, który jest zbieżny bądź rozbieżny z naszymi poglądami politycznymi. I ten związek taki pomiędzy właśnie kinem a rzeczywistością polityczną interesuje mnie w szczególności. Jest to trochę zadanie karkołomne, dlatego że wszyscy kojarzą działalność naukową z analizą czy działaniem analitycznym wobec historii. Ja natomiast staram się analizować, obserwować i diagnozować to, co dzieje się w kinie tu i teraz. Więc istnieje takie ryzyko, że jeżeli ktoś za 50 lat, powiedzmy, przeczyta to, czym ja się obecnie zajmuję, to powie, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i ta diagnoza może nie była trafiona, może trochę była na wyrost, ale myślę, że warto stworzyć takie pole działania, żeby ktoś mógł za te 50 lat zobaczyć, w jaki sposób odbierane było kino dzisiaj, jakie żywe budziło emocje, jak wchodziło w przestrzeń polityczną, jak historia rezonowała z filmem, rezonowała ze współczesną polityką, a przez to, jak wpływała na życie społeczne Polski w ogóle. To można odebrać jako taki pamiętnik dla przyszłych pokoleń. Wtedy przyszłe pokolenie będzie mogło zobaczyć ten sposób myślenia, sposób odczuwania osoby żyjącej obecnie w tych czasach. Dokładnie tak, taka dość ambitna myśl mi przyświeca, ale też zawsze mówiło się, że film stanowi jakby trochę dziedzinę osobną, że tutaj nie ma możliwości wpływów politycznych, że może jakiś charakter czy nastrój społeczny w jakiś sposób wpływa na to, jak jest film kreowany, natomiast nie, na czynniki pierwsze nie były rozkładane takie realne powiązania, takie narzędzia, które są stosowane, środki czy właśnie recepcja, odbiór tego, jak film zakorzenia się przez pryzmat tego, jakie mamy poglądy, które są między innymi kreowane przez to, jak prowadzona jest współczesna polityka historyczna. Czy ta praca naukowa wymaga od Pani wielokrotnego oglądania tych samych filmów, analizowania tego kina historycznego w kontekście politycznym? Tak, przyznam szczerze, że tak, że oczywiście na bieżąco śledzę to, co się dzieje i oglądam jakby jako taki zwykły widz, bo mnie to po prostu interesuje po raz pierwszy. Natomiast jak się czymś zajmuję naukowo, jak piszę o czymś tekst, to oczywiście podejmuję się drugiego oglądu, a jak rozkładam to wręcz na czynniki pierwsze, to jest i trzeci, i czwarty. Więc faktycznie niektóre filmy znam już niemal na pamięć czy od podszewki i tak, żeby się tym zająć, wnikliwie, żeby potem też nikt nie mógł podważyć mojej tezy. A i często pierwszy ogląd jest trochę emocjonalny. Po raz kolejny i kolejny oglądając mamy możliwość spojrzenia na trochę inne aspekty. Już nic nas, że tak powiem, na takim typowym odbiorczym poziomie nie zaskoczy, więc możemy też skupić się na zupełnie innych elementach, mechanizmach czy detalach, co jest niezbędne w pracy naukowej.
Myślę, że nie jedna osoba się utożsami z tymi słowami. Myślę, że słuchacze będą wiedzieli, co pani ma na myśli, ponieważ wielokrotnie się zdarza, że oglądamy te same filmy jeszcze raz i jeszcze raz i rzeczywiście da się dostrzec przy tych kolejnych seansach coś, czego się wcześniej nie zauważyło, albo dostrzega się pewną głębię, kolejne dno, którego wcześniej się nie wyczuło. Dlatego bardzo często zdarza mi się dyskutować ze znajomymi i nieznajomymi na temat kina w takim pierwszym oglądzie, kiedy film im się nie podobał, a ja zazwyczaj po wielokrotnym obejrzeniu danego dzieła stoję zawsze na stanowisku, że jednak tam jest coś dobrego, że jeszcze można z tej strony spojrzeć i z tej strony, ale faktycznie czasami jest to możliwe dopiero za drugim, trzecim czy nawet czwartym obejrzeniem danego utworu. Z fragmentu rozmowy, który wybrzmiał właśnie na antenie Radia Pryzmat, mogliśmy się dowiedzieć nieco więcej na temat pracy naukowej w dziedzinie filmu, a opowiedziała o tym pani Magdalena Urbańska, filmoznawczyni i doktorantka nauk o sztuce w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzeba przyznać, że nasz dzisiejszy gość obrał sobie bardzo ambitny plan przeanalizowania polskiego kina historycznego w odniesieniu do obecnych wydarzeń w życiu politycznym naszego kraju i do obecnych wydarzeń ogółem. Mam nadzieję, że ta praca doktorska będzie odczytana jako dobry nabytek naukowego spojrzenia na film w Polsce. Tego na pewno pani Magdalenie Urbańskiej życzę. Zanim wysłuchamy kolejnego fragmentu, który już tym razem będzie mówił więcej na temat Festiwalu Młodych Twórców, czas na kolejny utwór, a będzie to Fire Fire w wykonaniu zespołu The Devil Music. Słuchamy. Gonna light 'em, light 'em.
The Devil Music i piosenka Fire Fire. Słuchacie twórczej szuflady, audycji, która mówi o Festiwalu Młodych Twórców, o tym, jak to przedsięwzięcie przebiega, o tym, jacy są uczestnicy, jakie artystyczne prace nadesłali. Dzisiaj omawiamy kategorię filmową, dlatego już teraz zapraszam na kolejny fragment rozmowy z dzisiejszym gościem, pani Magdalena Urbańska, filmoznawczyni i konsultantka w kategorii filmowej Festiwalu Młodych Twórców, opowie nieco więcej na temat zgłoszonych prac audiowizualnych oraz o zaangażowaniu uczestników. Serdecznie zapraszam. Odnosząc się do pani studiów teatrologii i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, zapytam o takie pewne wskazówki dla naszych słuchaczy, bo słuchają nas ludzie młodzi. Sporo z tych osób stoi przed wyborem obecnie dalszej drogi, kierunku studiów. Jakie trzeba mieć predyspozycje, aby studiować taki kierunek i na co trzeba być przygotowanym? Troszeczkę odpowiedź będzie chyba zbieżna z tym, jakie trzeba mieć cechy, aby po prostu wykonywać zawód filmoznawcy, czy krytyka, czy też teatrologa, czyli pewien rodzaj zainteresowania językiem i pewien rodzaj otwartości, o czym powiedziałam wcześniej, więc na pewno tutaj także dla kandydatów na studia, czy młodych ludzi, którzy na przyszłość łączą swoją przyszłość z tym zawodem, to także są cechy i umiejętności niezbędne. Ja myślę, że przede wszystkim pewien rodzaj przyjemności także z obcowania z kulturą, bo nie zamykałabym się tutaj tylko, że z dziełem filmowym, bo żeby dobrze rozumieć czasami dzieło filmowe, to trzeba być i obeznanym z literaturą i z życiem społecznym, czasem także z teatrem, czy innymi dziedzinami sztuki i kultury, malarstwem nierzadko. I jakby takie zafascynowanie właśnie wielością kultury wydaje mi się bardzo znaczące. Widzę też po wielu latach, jak potoczyły się ścieżki zawodowe znajomych, którzy studiowali te kierunki i rzeczywiście te osoby, które zostały w zawodzie, to były takie osoby, które patrzyły na kulturę bardzo szeroko. Czyli interesował ich na przykład teatr, ale jednocześnie literatura, ale oczywiste było, że w weekend też pójdziemy do muzeum i na bieżąco jesteśmy z wszystkimi wystawami, czy wszystkim, co dzieje się w tym aspekcie. I ja takie multidyscyplinarne spojrzenie do dzisiaj mam w sobie i myślę, że ono jest podstawą, żeby się nie zniechęcić też, żeby po kilku latach studiów znaleźć dla siebie nadal przyjemność w obcowaniu w tym na ścieżce zawodowej, więc jak najbardziej czytanie, oglądanie, bywanie na wystawach, czy w ogóle w instytucjach kultury, obcowanie z tą sztuką, to jest to, co wydaje mi się najważniejsze. Więc taki młody człowiek zawsze powinien się zderzyć z tym, czy to faktycznie jest to, co gdyby się stało dla niego nie taką odskocznią od codzienności, ale codziennością, także byłoby dla niego równie wielką przyjemnością. To na pewno cenna wskazówka, ponieważ mówi pani o kulturze, o filmie, o różnych tych dziedzinach sztuki w bardzo inspirujący sposób. Zatem myślę, że pani rola w Festiwalu Młodych Twórców jest uzasadniona. Jednak na czym polega pani zadanie w tym przedsięwzięciu? Moje zadanie polegało na konsultacji z młodymi ludźmi, którzy zgłosili swoje filmy do festiwalu. Bardzo się cieszę, że pani powiedziała hasło inspirujące, bo troszeczkę też tak odczytałam swoją rolę, czyli zainspirować, ale także w którym kierunku dane osoby powinny pójść. Często są to młode osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z filmem. Tak jak powiedziałam też wcześniej, często ten film jest odbierany bardzo szeroko. Zdarzyło się, że aż dwie osoby, z którymi miałam okazję rozmawiać, konsultowały się także, czy zgłosiły swoje dzieła w innych dziedzinach. Była to grafika i malarstwo, więc takie młode osoby poszukiwały swojej ścieżki rozwoju artystycznego i swoją rolę odczułam na tym, aby wskazać, w jaki sposób skoncentrować się na filmie, pokazać, jakimi on rządzi się, jaką myślą, jakimi narzędziami, w jaki sposób poprawić to, co się przygotowało, ale jednocześnie w jaki sposób ćwiczyć, w jaki sposób się szkolić, jakieś wskazówki, uwagi, które mogą być przydatne na przyszłość. Te rozmowy były bardzo inspirujące. Widziałam, że młodzi ludzie z wielką przyjemnością też chłoną te wskazówki, bardzo mnie cieszyła taka ich otwartość. Właśnie chyba wynikająca z takiej nie do końca jeszcze zdecydowania, czy film jest tym, czym zająć się w szczególności i takiego poczucia, że jak się chce dużo, to czasami już brakuje czasu, czy brakuje tego skupienia, brakuje tej możliwości, żeby dopracować do perfekcji swoje dzieło. I,
i właśnie takich wskazówek, w jaki sposób dopracować do perfekcji, chyba to było zadanie, które należało do mnie. Te rozmowy, takie kierowanie w stronę spojrzenia zewnętrznego na swoje dzieło, bo młodzi ludzie w tym wypadku pokazywali bardzo często siebie na ekranie, filtrowali oczywiście przez swoje emocje, swoje zainteresowania i staraliśmy się też na te dzieła, które przesłali, na te filmy, wideoklipy, na te utwory, nieraz nawet takie, można powiedzieć, że audiowizualne, abstrakcyjne, jako zewnętrzny odbiorca. Czyli zastanawialiśmy się, jak obejrzałby ten film ktoś, kto nie zna kontekstu, kto nie wie, o co twórcy chodziło, w jaki sposób poprowadzić odbiorcę, w jaki sposób krytycznie na to spojrzeć, jakie elementy można dopracować, aby to dzieło było jeszcze lepsze i w jaki sposób pracować, aby w przyszłości te dzieła także były coraz lepsze. W tej wypowiedzi można się doszukać już informacji na temat nadesłanych prac, jednak bardzo bym prosiła o może troszeczkę więcej szczegółów, aby przedstawić tematykę, chociażby czas trwania, technikę wykonania prac, które zostały nadesłane na festiwal. Właściwie nie ma tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi. Te osoby były zupełnie różne i przygotowały różne filmy, różne dzieła. Tak jak wspomniałam, to co mnie zdziwiło w pierwszej kolejności w kategorii film, nie każdy myślał w kontekście takiego filmu fabularnego. Były to filmy krótkometrażowe, ponieważ wymóg było, aby do 30 minut trwały. Natomiast widzę, że tutaj młodzi odbiorcy bardzo często przyzwyczajeni także do formatów internetowych i kilka dziewczyn w tym wypadku nie ukrywało, że przygotowywało te filmiki przede wszystkim na YouTube'a, więc trwały one po kilka minut w takiej, można powiedzieć, skondensowanej formie pokazywały chyba ich przeżycia emocjonalne w jakiś sposób, ich osobę chciały pokazać siebie na ekranie. Więc nie do końca były to, jak spodziewałam się, w pierwszym odruchu filmy fabularne. Jedna z osób, która się zgłosiła, faktycznie przygotowała, już ukończyła reżyserię za granicą i przygotowała film, który był jej filmem dyplomowym, pracowała nad kolejnym filmem, więc mogłyśmy trochę porozmawiać o fabule, o tym, jak w jaki sposób kreować narrację. Natomiast pozostałe, tu były w tym wypadku tylko dziewczyny, szukały trochę swojej ścieżki. Pokazywały na ekranie siebie, bardzo często w takiej graficznej formie, zakładającą brak linearności, rodzaj intensywnego montażu, bardzo wyrazistej muzyki, ingerującego światła, które kreuje także pewien rodzaj atmosfery. Można powiedzieć, tak konsultując z tymi osobami, szukając dla nich najwłaściwszej formy, w dwóch przypadkach wyszło, że to są wideoklipy, że to jest taki rodzaj teledyskowości i interdyscyplinarności formy, o której myślą, więc myślę, że to trochę taka charakterystyczna cecha tej twórczości obecnie młodych ludzi, ale właściwie z jednej strony wynikało to z takiego myślenia o filmie w ten sposób, myślenia o dziele sztuki w ten sposób, że powinno łączyć różne formy, natomiast z drugiej strony też taką, o czym wspomniałam wcześniej, chęć chwycenia się wszystkiego. Dzisiejszy świat także technologiczny daje młodym ludziom tyle różnych narzędzi, że chcieliby z wszystkiego skorzystać, wszystkiego się nauczyć i wszystko pokazać, więc taką moją rolą było skupienie się i rozmowa o tym, co w szczególności ich interesuje i jakie narzędzie najbardziej, najlepiej odzwierciedla to, w jaki sposób chcą o świecie mówić i o nim opowiadać. Więc myślę, że właśnie ta taka nieoczywista filmowa forma była tutaj czymś najbardziej zaskakującym i odkrywczym także dla mnie jako osoby konsultującej te dzieła. Podsumowując te konsultacje, widzi Pani chęć kontynuacji takiej działalności twórczej w tych osobach? Zdecydowanie tak. Wiem, że tutaj były szersze kategorie wiekowe. Akurat do filmu zgłosiło się dziewczyny, były dwudziestokilkuletnie, więc już miały za sobą jakiś rodzaj doświadczenia, takiego można powiedzieć bagażu filmowego i były zdecydowane, aby w tym kierunku kroczyć, aby rozwijać swoje umiejętności, a nawet łączyć z filmem swoją przyszłość zawodową. Natomiast inaczej na pewno odpowiedź na to pytanie brzmiałoby, gdyby się zgłosiło więcej nastolatków. I trochę nawet o tym myślałam i spodziewałam się, że będzie więcej trochę młodszych ludzi, którzy realizują swoje działania, także filmowe, bardzo często w sieci, tylko dla przyjemności, z chęci jakby podzielenia się często ze znajomymi tym, co robią w wolnym czasie.
Więc akurat wśród tych uczestniczek, które zgłosiły się w tym roku, tak, to jest na pewno taka wizja przyszłości łączonej z filmem. Natomiast podkreślam, bo wydaje mi się, że taki festiwal nie musi mieć tylko takiej formuły, że bardzo często po prostu ludzie chcą działać dla przyjemności, są to młodzi ludzie, którzy chcieliby, by ich filmiki były lepsze technicznie, ciekawsze narracyjnie, miały większe zasięgi i myślę, że festiwal jest także właściwym na to miejscem, takim przestrzenią spotkania i rozmowy o tym, nie tylko z perspektywy odbiorców w sieci, bardzo często znajomych, ale właśnie osoby, która umie z zewnątrz spojrzeć, która zajmuje się tym zawodowo i być może mogłaby być w jakiś sposób przydatna czy pomocna, aby te swoje umiejętności rozwijać. Na kolejne pomysły i na kolejnych ludzi będziemy na pewno czekać w drugiej edycji festiwalu. Jesteśmy tutaj zapewniani, że ta pierwsza nie jest ostatnią, więc można oczekiwać kolejnych talentów, kolejnych twórców w przyszłym roku. Znakomicie, oby było ich jak najwięcej i zachęcamy wszystkich młodych ludzi, aby odważnie wysyłali swoje prace, konsultowali się. Czasami takie zewnętrzne spojrzenie jest nieodzowne, a jeżeli ktoś chce zostać twórcą, to wręcz musi skonfrontować się z odbiorcą, który będzie miał okazję powiedzieć coś o jego dziele, a może być to dla niego bardzo rozwojowe. Stąd jak najwięcej szczęścia i powodzenia temu festiwalowi życzę. Pani Magdalena Urbańska zapewniła nas o zaangażowaniu i poważnym podejściu do dziedziny filmowej uczestniczek. Ja również odniosłam takie wrażenie, ponieważ miałam okazję przeprowadzić krótką rozmowę z jedną z nich, więc sami posłuchajcie, czym film jest dla Zuzanny Ciosmak. Nazywam się Zuzanna Ciosmak, zajmuję się szeroko pojętym filmem, głównie montażem, ale też reżyseruję własne krótkometrażowe filmy. Pasjonuje mnie to i chcę iść z tym dalej w przyszłość. Z tego co wiem, to nie jest jedynie pasja, ale także podjęłaś się konkretne kroki, żeby się szkolić w tym kierunku, żeby ten film był w Twoim życiu obecny. Możesz coś więcej powiedzieć na temat Twojej edukacji? Studiowałam w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Walii. Skończyłam licencjat, był to kierunek Film and Television, który łączył praktykę z teorią. Także miałam okazję w dość międzynarodowym towarzystwie tworzyć krótkie filmy. Też bardzo piękne miejsce, bo to było nad morzem. Walia jest pod względem widoków filmowych bardzo dobrym miejscem. A czym się obecnie zajmujesz? Bo chyba także szkolisz się w tej dziedzinie. Tak, postanowiłam pójść dalej w montaż filmowy i szkolę się w AMA Film Academy w Krakowie, właśnie dalej zgłębiając techniki montażu. Powiedz proszę, jak siebie widzisz w tym świecie filmowym w przyszłości? Jakie konkretne miejsce chciałabyś zająć w tej dziedzinie sztuki? Myślę, że najbardziej interesują mnie właśnie dwa kierunki, i montaż filmowy, i reżyseria. Szczególnie właśnie reżyseria własnych projektów, bo też piszę scenariusze. Jak mam jakiś pomysł, który jakby powraca do mnie, to mam potrzebę właśnie znalezienia tych ludzi, z którymi mogłabym zrealizować ten pomysł na film. Dlaczego zgłosiłaś się do Festiwalu Młodych Twórców? Zobaczyłam ogłoszenie w internecie i pomyślałam, że to jest dobry sposób, żeby się jakoś zaprezentować. Też poznać jakichś ludzi. No niestety teraz wszystko wyszło, że jest online, więc trochę ciężej jest poznawaniem ludzi, ale to były moje główne motywacje. A z czym się zgłosiłaś? Jaką pracę audiowizualną zaprezentowałaś? Zaprezentowałam mój dyplomowy film, który kręciłam właśnie w Walii. Był on na podstawie filozofii języka, nazywał się Beetle in the Box, czyli żuk w pudełku. I było to na zakończenie przedmiotu filmu eksperymentalnego, aczkolwiek nie jest to taka forma ilustrująca pewną myśl. Czy ten film może być taką wskazówką dla słuchaczy, którzy mogą dotrzeć do Twojego filmu na YouTubie? Czy ten filmik, ta twórczość jest w stanie określić Ciebie, pokazać, w którym kierunku w tej dziedzinie sztuki podążasz? Czy to jest tylko pewien fragment tego, czym się naprawdę zajmujesz? Myślę, że to jest pewien fragment, aczkolwiek można w nim zobaczyć pewne moje motywy, w którymi podążam i pewien styl. Też będą bardzo
konkretność formy, którą zawsze się staram wprowadzić w filmie, aczkolwiek ogólnie bardziej się zajmuję właśnie fabularnymi filmami i w stronę innego rodzaju scenariuszy. Ten był napisany szczególnie pod film eksperymentalny i szczególnie miał ilustrować pewną myśl filozoficzną. Aczkolwiek myślę, że pewne elementy stylistyki, pewien sposób wyboru i kadrów, i opowieści jest w pewnym sensie mój i przenoszę go też na inne projekty. A co byś mogła powiedzieć na temat spotkania z konsultantką, ponieważ już wiem, że odbyły się te rozmowy z filmoznawcą. Jakie wskazówki dostałaś, co dało ci to spotkanie? Bo to na pewno interesujące spotkanie, zawsze jest wartościowe poznać czyjąś opinię i móc zgłębić własny projekt i zobaczyć go wzrokiem innych ludzi. To, co zapamiętałam na pewno, to właśnie pewnego rodzaju czerpanie z teatru w moich filmach, co rzeczywiście istnieje i też mogę zobaczyć w innych projektach. Szczególnie właśnie lubię i w teatrze, i w filmie pewien powracający motyw metafory. Gdzieś ta teatralność w stylu, szczególnie właśnie w tym Beat in the Box, jest przedstawiona i tutaj właśnie podczas tych konsultacji to też wyszło. Zauważyliśmy, że pochodzę też z jakiegoś teatralnego zaplecza, ponieważ właśnie w liceum bardzo dużo uczestniczyłam w projektach teatralnych i też moja sztuka była wystawiona w Kielcach w teatrze. W takim razie masz ze sztuką bardzo dużo wspólnego. Nie zajmujesz się tylko pewnym jednym obszarem, ale masz doświadczenie w szerszej perspektywie i to pomaga, myślę, że w tej pracy twórczej, prawda? Tak, tak. Cały czas próbuję też czerpać z różnych innych źródeł, też z literatury i z innych form, tak naprawdę z natury, z informacji też o świecie takich naukowych. Bardzo lubię ten motyw czerpania właśnie z wiedzy naukowej, ale traktowania tych samych słów, którymi jakby bardzo surowo określa nauka do opisania pewnych konkretnych rzeczy. I w sztuce, i czy w teatrze, czy w filmie można wykorzystywać te same słowa, ale jakby przenieść je na kontekst ludzki i pokazywać przez to pewną metaforę. Jesteś młodą osobą, która tak naprawdę jest na początku tej ścieżki filmowej, a jednak ta pasja, to zainteresowanie jest silnie ugruntowane, więc ta twórczość jest taka przemyślana i po chwilowej rozmowie praktycznie można wyczuć, że tak naprawdę wiesz, co robisz. Cały czas jakby siedzę w tym, cały czas myślę o tym, myślę, że to jest powiązane przy każdym projekcie, to jest jakby bardzo dużo czasu myślenia o tym, wyobrażania sobie tego, zgłębiania pomysłu. No i myślę, że też tego jest konsekwencja takiej przemyślanej formy. Zuzannie i reszcie uczestniczek kategorii filmowej Festiwalu Młodych Twórców możemy tylko życzyć kolejnych przedsięwzięć związanych właśnie z tą dziedziną sztuki oraz sukcesów, żeby się nie poddawały i szlifowały warsztat tej produkcji filmowej. Ja bardzo dziękuję pani Magdalenie Urbańskiej, która zgodziła się porozmawiać ze mną w ramach tej audycji. Dla mnie było to naprawdę bardzo inspirujące doświadczenie poznać spojrzenie eksperta na film, który przecież jest obecny w życiu tak wielu ludzi w obecnych czasach. Dziękuję również Zuzannie Ciosmak, która podzieliła się z nami swoim doświadczeniem i opowiedziała o specyfice swojej twórczości. Zachęcam do obejrzenia jej etiudy, która jest dostępna na kanale YouTube Festiwalu Młodych Twórców. Wszystkim osobom, które zafascynowane są produkcją audiowizualną, życzę przyszłości związanej z filmem, który będzie sprawiał przyjemność i w kontekście zawodowym, i w kontekście rozrywkowym, a jak słyszeliśmy od naszego dzisiejszego eksperta, ta granica się zaciera, tak więc niech żaden film nigdy nie będzie przykrym obowiązkiem. Osobiście wychodzę z założenia, że we wszystkim można dostrzec dobro, piękno, jakąś pozytywną wartość i myślę, że to jak najbardziej dotyczy również filmu. Zbliżamy się do końca drugiej audycji programu Twórcza Szuflada. Poznaliśmy dwie kategorie,
a w przyszły piątek usłyszymy się ponownie, tym razem w temacie literatury. Porozmawiam z kolejnymi uczestnikami Festiwalu Młodych Twórców. Myślę, że będzie łatwiej zaprezentować Wam ich pracę, ponieważ zgodzili się odczytać swoje dzieła. Zatem już teraz zapraszam na tą refleksyjną, wypełnioną duchem literackim audycję. Za dzisiejszy program bardzo dziękuję i zapewniam, że czekam na Was za tydzień o godzinie 20. Na zakończenie niezmiennie żegnam się z Wami tym samym utworem Lion, We Light the Sky, Karolina Zuber. Do usłyszenia. Pierwszy Festiwal Młodych Twórców w Krakowie. Będziecie mogli poznać artystów z dziedziny muzyki, plastyki, literatury czy filmu, a my w Radiu Pryzmat postaramy się przedstawić ich sylwetki i dzieła w wywiadach. To wszystko będziecie mogli usłyszeć w audycji Twórcza Szuflada w piątki o godzinie 20:00.